Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zadaje dwa pytania. Jedno z nich jest łatwiejsze do odpowiedzi, drugie ważniejsze do odpowiedzi. To łatwiejsze brzmi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Łatwo jest nam na to pytanie odpowiedzieć. Znamy opinie ludzi na temat Jezusa Chrystusa. Na temat Kościoła, na temat wiernych, na temat chrześcijan. Odpowiedź na to pytanie jest łatwa. Jednak w naszym życiu nie chodzi o to, żeby szukać łatwych odpowiedzi i łatwych pytań. Pan Jezus zadaje drugie pytanie, które jest trudniejsze, ale dla nas ważniejsze. A Wy za kogo mnie uważacie? I święty Piotr. Jako pierwszy odpowiem Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Święty Piotr wyznaje wiarę i na tej wierze Pan Jezus zapragnął zbudować swój kościół. Pan Jezus zadaje dziś tobie dwa pytania. Nie wybieraj łatwiejszej odpowiedzi. Za kogo ludzie uważają jego osobę? Zdecyduj się na odpowiedź trudniejszą, ale ważniejszą w Twoim życiu, za kogo Ty uważasz Jezusa Chrystusa, bo może właśnie Pan Jezus zechce na Twojej wierze, jeśli ją wyznasz, budować swój Kościół.